Monopoly w LoLu polega na tym, że wygrywa ta osoba, która na koniec gry będzie miała najwięcej pieniędzy w kabzie. Nie można sprzedawać itemów, które już się kupiło, ale można kupować itemy. Za każdą śmierć odejmujemy 100 golda, plus do tego w trakcie gry będą do wykonania zadania, za które można zdobyć dodatkowego golda. Finalnie ta osoba, która będzie miała najwięcej golda na końcu gry w kabzie, niewykorzystanego golda, wygrywa VIP-a. Taka sytuacja. Moja taktyka to Bart i tyle. Nie wiem, co ma Bart wspólnego z zarabianiem pieniędzy, ale skoro tak uważasz, to dobrze. Moja taktyka może trochę nie być idealna, ale na pewno bym poszedł Pike na mid. Kupię tylko Tiamat. Ma to sens, widzę tutaj dużo logiki. Moja taktyka polega na piknięciu Gangplanka, ponieważ dostaje on dodatkowe pieniądze za zabijanie z Q. Ej, czekaj, on tu właśnie edytował. Ale to kurwa incepcja wjechała. Ja tam dla sławy chciałbym pójść, a strategię to po drodze wymyśli. Nie wiem, która lepsza. Pity call. Najlepszą taktyką na ten tryb jest zebranie jak najwięcej ilości golda. Dobrze. No, big brain. Kasia, moja taktyka jest taka, że będę miała najwięcej niewydanych pieniędzy, bo nie zagram, bo nie mam komputera. Ej, dobra, Kasia wygrała. To Kasię bierzemy już do składu na pewno. Aha, czyli musimy być chujami dla siebie. Okay. Jak w życiu, no co? Dawaj Yasuo na dżunglę. No idzie wajką, bo wajabuser się ozywa. Nie, po prostu chcę coś prostego, żeby tak wiecie, pomóc wam trochę. A pomóc chyba przegoślinie. To moja i Piciego taktyka jest taka, że ja kupuję itemy, keruję Piciego i on ma dużo asyst i golda, koniec wajki. Ale cwaniaki. A reportować ich, reportujemy. Nie, no dobra, ja myślę, że to nie zadziała, szczerze mówiąc. Dobra, słuchajcie, ja mam pierwsze zadanie. Każde zadanie, które wygracie, jest warte 100 golda. Albo dobra, 200 golda. Bo to będą trudne zadania. Chodźcie wszyscy na mida. Kto pierwszy na ich redzie wygrywa 200 golda. Ruszyli! Nie będą flashować! Dobra, bezu 100 golda. Ale proszę mi pomóc teraz jeszcze. Kurde! No co za chamy, poszli se! Dobra, ale macie smajta. Ja spierdalam. Proszę wyjść mi z mida. Tu masz dwóch na topie? O, kiełba. Minus 200, Bezu. Co było, kuźwa? Ty, ale masz arbuzy! Kolejna misja, od razu mówię. Kto pierwszy zabije przeciwnika jakiegokolwiek, dostaje 200 golda. Ej, no to nie fair! Ja już odfleszował gość ode mnie. Co, już? Pity wygrał. Co tak szybko? Ej, gdzie się włącza czat, albo wyłącza czat? Wiesz co, powiem ci, że wydaje mi się, że w ustawieniach. Nie wiem, czy ja mam gankować komuś? Chyba nie będę pomagać nikomu, nie? Nie, ja nie będę, to było nieuczciwe. Dobra. Byczku! Nie. Co Yasuo może jeździć po moich beczkach? Od kiedy? Co? Po arbuzach chcę może śmigać? Nie jest mi smutno, bo wziąłem przypadkiem biskuty niemieniony metalizera. Słaby gracz. I ty chcesz wygrać to? Zgankowałem przynajmniej. Jungle Ej, w sumie jest dwóch junglerów w grze, to prawda. Tak, to się tak wyrównujemy, oni nie mają żadnego, my za to mamy dwóch. Minus 200 golda wpisuj. Dobra, uwaga, kolejna misja. Kto pierwszy zdobędzie red buffa, staje 200 golda. Ruszyli. Jak biegną tam. Uważajcie, bo Bezu ma smite'a. Musicie go ubiec. I one ich tam zabiją. Ej, no to nieuczciwe. Oni nawet nie zdążą pójść tam. A ten w międzyczasie. Dobra, ja ci to ukradnę. Nie, on. Masz smite'a? Może. Nie masz! Dobra, ja też nie mam. Dobra, to była za łatwa misja. To Bezu 400, PT 200. Uga, gankuje topa. Nie muszę kiełbasie trochę pomóc, bo ma sytuację niedobrą. Ej, no! Dobra, ja ci tego nie ustawiam, bo ty co to tutaj zultujesz. Dobrze, kiełba, dobrze. I tak dostałem kasę za to. Aha, no to prawda. Czy wszyscy są full HP? Nie. To jak będziecie wszyscy full HP, to dajcie znać. Mam kolejną misję. Pięknijcie wszyscy, ile macie golda. Kiełba, ty wydajesz wszystko. No bo kurwa, muszę być trinite. Muszę się odsunąć od tego red buffa. Jak to jest jakiś... Frajerzy trafiłem na topie, no. Jone, co to jest za champion? Z bait of Jone zostało. Dobra, wszyscy żyją? Kiełba, ja ci obronię tą linię. Kto pierwszy w bazie przeciwnika, ten dostaje 300 golda. Ale w bazie czy pod Nexusem? Po prostu trzeba przejść przez tą ściankę. Ja po prostu dostanę, bo ja i tak... No nie! Idź, ja to ci save'uję właśnie. Nie! Lepiej. Aha. Ała. To pierwszy? Dobra. To będzie pierwszy. Ej, no jaki? Ja jestem to jego pomocnikiem. Teamwork OP. To możesz zaktualizować, ile masz tam. Bezu, trzeci dead. Nie pomagajcie mu.
To ja mam minus 300 golda, co nie? Tak. Tak jest. Dobra, muszę jakieś szalone zdanie wymyślić. Druga szansa dla Kiełbasy, to był ustawiony. Dobra, ziomki. Kto zdobędzie pierwszy bierze dla naszego teamu, dostaje 500 golda. Coś czuję, że to zadanie może być ostatnim. Coś tak czuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Herald jest na mapie. To drugie zadanie, ktoś zdobędzie Heralda, dostaje jeszcze dodatkowo 100 golda. No oni się tam pewnie ugadali. No mnie Yasuo goni ciągle. A mnie robi ten koleś, ja nawet nie wiem, co się dzieje. O! O, ale wbita. Ale to bije. Uuu, ktoś stracił kolejne 100 golda. Ej, dobra, jest minuta 16, proszę o pignięcie swoich goldów. Ty, co ma 4300? Ulta klikaj. Dobrze, nie dawaj asyst. No. Nie. Jeszcze shutdowna. Co za gość? Chodo, trolujesz. Dobra, za każdego killa teraz przez najbliższe 5 minut dostajemy dodatkowe 100 golda. Jedziemy. Jedziemy, engage. Ale flash. Każdy kill 100 golda, jedziecie. Ja teraz ulta nie mam, to jest najgorsze. Zostanie zarobione 0 zł, coś czuję. I believe. O nie! O nie! Wszyscy są martwi. Poświęcenie intensji. Zoltar też. Zoltar pal już leży. A, bez ma full HP. Zamiast walczyć ze swoją drużynę, to nie. No, tu mam te kasty. Idziemy do Edda, ty, ja spodziewałem się, że tak długo będę żył. Dobra, napiszcie wszyscy, ile macie finalnie teraz z bonusowych punktów. Set i mam 1600 teraz. Jakby co, teraz już się nie liczą dodatkowe goldy, nie? A mówiłeś, że 5 minut miało być. To już minęło. Dobra, wybaczę. Dobra, pingujcie golda. Dobra. Mamy to. Print screen zrobiony. Czekajcie. Ja muszę zrobić szybką tutaj tabeleczkę. Quick maths zaraz wjedzie. No dobra, skupaj. Sytuacja wygląda aktualnie tak. Bezu prowadzi z 6937 punktami golda. Zoltar drugie miejsce 6003. Kiełba trzecie 2058. Taki jest teraz stan. Szało. Moja taktyka to ruletka, czyli pasyw Twisted Fate'a, który za każdego CS'a daje 1 do 6 golda, po czym mogę jeszcze dodatkowo podkurwiać miniony mojemu leśnikowi. Na dodatek mój stary pracuje w Riot Gaming i powiem ojcu, by włączył mi dostęp do kleptomancji, by było gigastonks. No jak ze starym takie strategie możesz zaproponować, to jestem na tak. Kolejne, Kacper. Moją taktyką jest wygrać. I love Akita. Moja taktyka to granie Yasuo na midzie, tylko na Nexta, bo ja gram z kolegami teraz. Potężna strategia, nie ma dziur. Miki, moja taktyka to jeden ADC i 4 supportów, bo ta gra opiera się na ADC, AD carry i shieldach. No tak, ale co prawda gracie tutaj przeciwko sobie, także też to nie jest idealne rozwiązanie. Nikt ci nie będzie pomagał w tej grze, nawet w twojej drużynie, to będzie typowo 1 na 9. Bezu, ja cię wykopuję, bo nie jesteś wierca. Ale nie, czekaj, nie, ja tak sobie na spokojnie się zetkło. No przyjaciół nie mam, przepraszam. Na dwór wyjdź! Dobra, co miał ktoś do mnie napisać, nikt do mnie nie napisał. Ostatnio jak ktoś do ciebie pisał, to narzekałeś. Właśnie, Paulina do ciebie pisała, to krzyczałeś, no. No bo ona mi spamiła. Dobra, wiecie co, ja przepraszam za to, co ja zrobię. Popił mi, weźmy. Nie! Ja wiedziałem. Dobra, taktyka na szybko podjebać, taktykę Bezu, tylko zrobić ją lepiej. No, Pike to jest chyba, no, najszybciej zarabiająca postać, więc jest szansa. Kot na książce, który ma książkę. I wiecie, co jeszcze kupię? Wow! Tada! Inwajdują. No, to bardzo niefortunna sytuacja. O, podo, tak, podo, wejdź, tak. Wypałować. Dobra. No i... Czemu team przeciwnik intuje się po prostu na mnie? To nie jest przyjemne. Przypomnieć, że każdego deda jest minus... Tak, właśnie wiem. Także dobrze się zaczęło, dobrze. Halo? To jest przerwa w filmie, którą możesz wykorzystać na kliknięcie łapki w górę i subskrypcję kanału. Gotowe? No to lecimy dalej. To jedna bota, ja myślę, że zaczniemy od razu od zadania. To pierwszy zabije przeciwnika, ten dostaje 200 golda. Jak tam złoto, guys? Ten jak się fleksuje już, co tutaj? Proszę zniszczyć szał. Co ja tu kurwa zrobiłem? Nie, po prostu cię lubię. I tak to działa. To nie! To idę do kogo innego się przykleić. Albo nie, bo ty masz dwóch na linii, no to muszę tam być, dobra. Żeby było uczciwie. Ej, no co mi komentujecie, że mam flesza na Yumi? No co no? A to nie, to jest bardzo dobra taktyka, bo on po prostu nie chce umierać. No właśnie. Czemu nikt nikogo nie zabija? Dobra, zmieniam zadanie. Czekaj, nie. Bo ja mam szansę zabić. No dobra, to masz jeszcze minutę. Zadanie ma.
Oj, 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 szao. Dobra, jeszcze 10 sekund, jak ktoś nikogo, jak nikogo... Czemu on ma 4-0? Czekaj, faktycznie, what the fuck. To już to zadanie z zabiciem nie działa teraz. Teraz jest misja, żeby zdobyć kamp z dżungli przeciwnika. Dobre. Idę wpierdolić z autoataku. Ale musisz zabić. No to zabiłem. Ale nie, no cały kamp. Myślałem, że chodziło, żeby zabić jednego minionka, to ja się poświęciłem. Pierwszy. Easy. Aha, zabiłeś te wilki. Sorry, ja byłem poświęcony tym, że umierałem. Kurwa, wiedziałem, żeby nie iść na supporta. Czekaj, adet ile mi zabiera, prawda? 100, czyli już jesteś na minus. Dobra, to ja idę. Dobra, druga misja jest taka, kto pierwszy zdobędzie plate z tego, z wieży przeciwnika. Beza, nawet jak nie ma w grze, to jest hashtag wywalić bez. Co, engage'ujemy tutaj? No, moglibyśmy spróbować. To dawaj. O, że skał. O nie. O, nie żyję. Dawaj, Pike. Uwierzę w ciebie, uciekaj. Dobrze. Hej, dobra, puszujemy. Za pierwszego plate'a jest gold. No dobra, będzie 200 golda. Dla mnie. Kto pierwszy wejdzie do bazy przeciwnika za ścianę? Może ja będę pierwszy. W ogóle nikt nie. Wszyscy lali zadanie. Ej, dobra, nie? Jest challenge? Haha, nie masz E. No dobra, mam. Pierwszy. Czekaj, kto był pierwszy? Kacper był pierwszy. Dobra, gratulacje. Nie, on zapał. Ej, no nie, nie mogłem się... Aha, bo jak jestem... O, oh, fuck. Aha. Chciałem się schować w kiełbasie. Nie. To jak to brzmi? Tak wiecie, rozcinam kiełbachę, wchodzę do środka. Dog hod. Co? Chod. Czekaj, co? Hod, hod. Co za gówno. Ej, dobra, uwaga, jest 12 minuta. Kliknijcie, ile macie golda. O Boże, bieda. Illegal exception. Co? Co to mi wyjebało, co? Dobra, kolejne zadanie jest takie, żeby postawić Pink Warda w bazie przeciwnika. Elo. Nie dość, że trzeba wydać golda i nie wiadomo, czy się zwróci. Teraz wam powiem, że to jest warte 75 golda. Jest, okay. Zrobił to. Kasper, zadań będziesz miał dużo punktów. Nie, nie zabijaj, umieraj. Tego nie zrozumiałeś. Ej, to jest kill. Ej, wyobraźcie sobie, gdy... Co ten Jone? Plus 1000! Co? Taktyka wygranego, mówiłem. Nie. Ale mu jebłem za autoatak. Od teraz do końca gry, każdy kill to 100 gold dodatkowe. Do końca gry. Do końca gry. Bardzo mi zależy, żeby Bezu nie wygrał po prostu, wiecie jak jest. Szybko ratować bazę. Powodzenia, Heralda zrobili. O kurwa. Dobra, pingujemy, ile macie golda. Ja sobie poczekam. Szybko. Dobra, mamy to. Ej, dobra, Shao chyba i Eworyn macie szansę. Ja tu przyszedłem tylko po to, dlatego że Bezu mnie prosił, żeby Shao przegrał. Nie prosiłem o to. Wiem, że nie prosiłeś, ale w duszy wiedziałem, że tego chcesz. Dobra, jedziemy, proszę państwa. Zaczynając od samego początku. Kiełba w poprzedniej grze 2058 punktów. Chciał poprawić swój wynik. Niestety się nie udało. Usuwamy to z pamięci, nic nie było. Shao po podsumowaniu 5162. Eworen 4931. I Kazaj 2624. Także wychodzi na to, że finalna topka wygląda tak. Bezu, pierwsze miejsce, kurwa, znowu wygrał VIP-a. Pierdolony tryhard, spoceniec. Już widzę, na pewno Fedorę ma na głowie w tej chwili założoną. Zoltar 6003, czyli drugie miejsce. I Shao trzecie. Także gratulacje, Bezu. Mi nadal się nalicza niewydany gold. Tak tylko mówię, jakby co. No wiadomo, Kasia.